mistake. War is coming. With all its glory and all its horror. It's about time. Dobry. O kurwa. Ten nóż od tosza chciałem kiedyś mieć w ogóle. Pamiętam. Gotcha boy. Dobra. Znowu mamy Starcrafta, że nie było. Mamy Belshir. To już mamy znowu zabawę z Protossami. Kotkę i myszkę. Mamy Tarsonis. O, Tarsonis. Mayhoff. Tarsonis jest spoko misją, bo to wtedy nas przybliży już do wątku właśnie rebelii, jeszcze bardziej. A Mayhoff to też jest tak bardziej, a to jest koloniści. Mamy Belshir. Znaczy Mayhoff zrobię. To ale Tarsonis byłoby fajnie, bo... Gdzie to? Laboratory. Jeżeli będziemy na Tarsonis, będziemy mieć wieżyczki. Wieżyczka zatrącenie. Będzie dobra do obrony, że z zargami, tylko protosi to są mocno zakapiory. Pójdźmy na Mayhoff. Jim, uchodźcy z całego sektora korzystają z Mayhoff jako punktu zbornego. Jednak przy takim stłoczeniu ludzi w obozach rozprzestrzeniła się jakaś epidemia. Proszę, moi ludzie potrzebują pomocy. Musimy coś zrobić, zanim będzie za późno. Dostaniemy heliony. Uruchomne. O kurde, o tej godzinie będę spał. Co tutaj widzimy, pani doktor? Nasze odczyty wskazują, że w obozach dla uchodźców szerzy się jakaś bioinfekcja. Nawet budynki są tym czymś pokryte. Już to kiedyś widziałem. To wirus zergów. Jedyne, co możemy zrobić, to go spalić. Każdy z tych zainfekowanych budynków musi zostać zniszczony. Ale gdzie są wszyscy? This entire colony must be purged. Te istoty to zarażeni uchodźcy? To jakiś koszmar. Tak, to nie wróży nic dobrego. Wygląda na to, że zagrzebują się w ciągu dnia i wychodzą tylko nocą. Wirus musiał ich uwrażliwić na wysokie promieniowanie ultrafioletowe z gwiazdy Mayhoff. Więc zaatakujemy zainfekowane budynki w dzień, a w nocy będziemy bronić bazy. Nie martw się, pani doktor. Zatrzymamy to. Kurde, ta misja się fajnie robi, jak się już ma widma albo duchy, bo tu tak można fajnie nuki zrzucać. Możecie w nocy normalnie stanąć ghostem, być widmem, jak macie upgrade'a na usunięcie kosztu energii na stealthie. I nukujecie wszystkie budowle podczas nocy. To jest zarąbiste, ale no. Wiadomo. Kupa roboty, co? Zatankowany. Nie mamy co, chcę tutaj to poniszczyć, więc musimy to jakoś pomieścić. Tak? Dobra, chłopcy. Nie możemy ryzykować przeniesienia zarazy na obóz. Przygotować linię obrony i postawić parę bunkrów. Podoba ci się nasza pani doktor Jim? Nie widzę innego powodu, dla którego miałbyś walczyć o tych rolników. Na ciebie. Tares! ERK gotowy! Zmrok za 30 sekund. Czekam! ERK gotowy! Zamień. Lepiej dołożyć komuś.
Masz jakiś rozkaz? Właśnie, pamiętasz, że to jest ten. To jest Ada. Teraz musimy wytrzymać do wschodu słońca. Trzymajcie się. Może ja pamiętam w ogóle, że jest nawet kampania kooperacyjna. Nie kampania kooperacyjna, mapa specjalnie. Że my się bronimy w tej kolonii nie wiadomo jak długo. To jest tak strasznie długie. To jest szok. Znaczy tam mamy specjalne upgrade'y właśnie, że mam najemników, innych. Mamy tam aniołki z Kubiego i tak dalej. To będziemy musieli właśnie riparami tą misję porobić. Polska już się smaży. Boss. Hej, ważniaku, mam plany tych helionów, które widziałeś na Marsarze. Powinny się przydać. Słońce wschodzi. Musimy wytrzymać jeszcze chwilę. A, to inaczej działa. Moja gąska się już smaży. Nie robi. Absolutnie. Tak jest. Do roboty, chłopcy. Nasza kolej, żeby narobić trochę bałaganu. No. Załatwiony. Idę. Jak najbardziej. Odlakcie cicho. Czy ja, że Reaperów będę robić tylko w tej misji, bo to oni mają najlepsze wave clear. Bardziej tanki to by dobre. Czemu nie dałbym rady? Musimy zrobić. Cholera. Potrzebne dodatkowe magazyny. Jedziemy z tematem! Śmiało!
Okej, okay, Warfin ma tam. Jeżdżę w streamek. Mały. Czemu nie dałbym rady? Po uszy w kłopotach! Czy zdążę w ogóle? Lara. O rany, ale się wkurzyłem. Czekaj, aż zacznie się dzień. Ale się wkurwiły. Powinieneś rozstawić strażę. Wkrótce znów nadejdę. Popak, Henry Grub! Skanery wykryły dziwną wiosnę na rezerwów. Zdaje się, że w ciągu dnia... Mirofagi. ...zabije się w ziemi, a na powierzchni wchodzi jedynie w nocy. O, to musimy dłużej posiedzieć. Jeśli zabije pan jedno z tych stworzeń, to może Stedman mógłby potem zbadać zwłoki i czegoś się dowiedzieć. Wirofagensy, będziemy musieli się pozbyć ich. Czym nowe magazyny, tak? Tak. Baza jest atakowana. Zainfekowani Marines. Cholerni. Ani trochę mi się to nie podoba. Załatwione. Jak najbardziej. Znaczy to jest dobre, że w ogóle większość tych zainfekowanych stoi w miejscu. Samoc. I my mamy jak... Jak się zacznie robić już jasno, to po prostu weźmiemy tych trzech Reaperów i Reaperami pójdziemy na kolejną zainfekowaną. Będzie Reaperów, to będzie dzień. Jest atakowany. O tak, dziecko. Nie no, ty to lubisz wkładać kij w prowizję. Musiałem. Jest już lekarz. Ao. Nie zapomnij wrócić, nim się ściemni. Dobrze, mamo, będzie szybciej. Mogę być po 19. Ale tak, synieczko, możesz wrócić, czego nie pamiętaj, nie ślądzę się za długo. Tak, rzeczy tam. Teraz muszę się ogarnąć, bo wszyscy jeszcze śpią. To jest... Jeszcze dopiero. Dawno brakowało mi właśnie tego nagrywania też w nocy. Większość moich wolnych to siedzę i się gapię w ekran.
A to zwróciłem do właśnie jak nagrywam moich kwarannych. Jak się wyśpię fajnie. Ja się boję, że nic nie dadzą rady, co nie? Potrzebna. Okej, dobra. Lepiej, żebym tego nie załował. Nie wiem, jak oni się przebili, ale się przebili. Śmieszne trochę. Rozbudowa? O, mamy tego jednego Heliona, jak za. Uwaga, idzie się. Okej, okay, moje Reapery. Jak najbardziej. Tempo, tempo, tempo! To już wszystko? Załatwione. Idę, idę. Zróbmy to. Czas ruszać. Zgoda. Przybył ponury żniwiarz. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Porządku. Ruszam. To już wszystko? Tak, przeczytamy. Porządku. Idę, idę. Bum, maleńka. Może... Gotowy do akcji. Dobra. Potwierdzam. Oddział eksterminatorów. Ponury żniwiarz. Zmrok. Za 30 sekund. Jak najbardziej. Potrzebne dodatkowe magazyny. Załatwione. Odjada. Cicho. Moja gąska się już smaży. Potrzebne. Miej trzy oczy otwarte. Będzie ich tam jeszcze więcej. Znaczy to jest ten problem właśnie, że jak walczymy w nocy, to sami widzicie co ja zrobiłem teraz głupiego, co nie? Kurwa. Ale właśnie my teraz będziemy trafili tam oddziały. Baza jest atakowana. Właśnie, znaczy oni tam będą ich trzymali, to nie jest... Jakiś głupi pomysł, tylko że ja będę tam tracił te oddziały trochę dosyć często. Sami widzicie, co nie? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Jest już lekarz. Wygląda na to, że ten sektor jest czysty, Jim. Lepiej bierzmy się za następny. Dobra, czekajmy noc z tymi reaperami. Kurde, szkoda, że nie mamy tanków. Jesteś tanków, bo byśmy sobie mogli pomóc jakoś fajnie nimi. Okej, okay, dobra, już widzę jak te bunkry upadały. Dosyć tutaj. Baza jest atakowana. Kurwa, przebijają się. Jest już lekarz. No to jest problematyczne właśnie, że im dłuższe są to noce. Przebić się przez południową barykadę. Posłać tam żołnierzy, natychmiast. Wiesz,
Chyba widziałem to kiedyś w filmie. Co jest to coś? To był kiedyś człowiek? Your mama. Kurwa! Czy wy macie upgrade'y? Macie upgrade'y, cholera. No nie dobrze. Bardzo niedobrze. O tak. Teraz czas na nas. Let's get on! O, zaczyna się. Nie mogę się doczekać. Maleńka. Kurwa, się przebijają naprawdę nieźle, no. Zainfekowane. No, powiem, że... I am a big regrets. Znaczy, mógłbym zablokować drogę. Wtedy miałbym więcej do czyszczenia, ale możemy zrobić coś takiego. Lękaj się, żniwiarza. Moja gąska się już smaży. To było dwóch Marines. Wypalacz. Nie wiem jeszcze po... takim meku. Wygląda na to, że obszar jest zabezpieczony. Tak trzymać, panowie. Damy radę. Te zergi będą się przebijały. Dobra robota, Jim. Świetnie sobie poradziliście z zainfekowanymi. Zmrok za 30 sekund. Dobra robota, Jim. Świetnie sobie poradziliście z zainfekowanymi. A dziękuję, dziękuję. Wydasz jakiś rozkaz? To najgorsze jest to? Cholera. Szereg. Te robale lada chwila wylezą z dziur. Lepiej wracajmy do bazy. Infektory! A nie, komandor! Nie mogę się doczekać. Chcesz? Moja gąska się już smaży. Tempo, tempo, tempo! Dołożyć komuś? Marnujemy czas. Dwadzieścia? A cholera, to jest ciężko postawić bunkier. O kurde. Zbyt duży hałas jest w grze i już zaczyna powoli przycinać. Znowu się przebili.
Jest już lekarz? Kurwa, ile powiadomień dostaję nagle. Baza jest atakowana. Sniki, sniki. A, to też się przebili. No dobra. Odszukajmy i oczyśćmy zainfekowane obszary. Masakra. Wystraszyłeś mnie. Teraz postawmy trochę dalej do bunkieru, bo widzę, że nie chcesz się ten. A to jest sam problem, że właśnie nie mamy tych czołgów mrożniczych. Wygląda na to, że obszar jest zabezpieczony. Tak trzymać, panowie. Damy radę. Masz coś, co mógłbym zabić? Pole minerałów wyczerpane. Jak najbardziej. Nie wykrywam już żadnych zainfekowanych budowli. Dobra, się Jim. Powiedz tylko słowo. Pole minerałów wyczerpane. Potrzebne dodatkowe magazyny. O cholera. Co się dzieje, ha? O cholera, balera. Do we mnie. Potrzebne dodatkowe magazyny. Nie wykrywam już żadnych zainfekowanych budowli w tym sektorze, Jim. Te lepiej bronione tereny trzeba zostawić tym już bardziej ekipą czyszczącym na dużą skalę. Bo ja mogę wtedy wjechać, tak? Ju. Ju. Nie spierdę mam do. Sweet. Dobra, przegnajmy trochę. Dobra robota, Jim. Świetnie sobie poradziliście z zainfekowanymi. Idę, idę. Ruszam. Jak najbardziej. Tak, w rzeczy zamiast. Może być. Wygląda na to, że ten sektor jest czysty, Jim. Lepiej bierzmy się za następny. Okej, okay, dobra. Reapery trzeba się przegrupować. Szeregu, chłopaki. Marines. Jeden. Za 30 sekund. Już tylko. Gotowy do akcji. Gejzer został. Wyczerpany. Dobra. Cztery dni nam co zajmuje. Miejcie oczy otwarte. Będzie ich tam jeszcze więcej. Arabis Apparel is the target. Teraz trzeba się wycofać w ogóle. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Rewelacja. Nie mogę się dopełnić. Masz coś, co mógłbym zabić. Dobra, to obiektyw mamy z głowy. Kurwa, te aberracje są przy... A, bo wy macie dwójki! Przybył ponury żniwiarz. Ujce głupie. Wydasz jakiś rozkaz? Mam jeszcze jedynki. Mam
Marnujemy czas. Baza jest atakowana. Polanuje rachunek. Krzyż ognia. Light. Znaczy, czy ja mam... Kurde, jak mam rozwalić ten... Jest atakowana. Nie przemyślałem o tym. Baza jest atakowana. Baza jest atakowana. Lepiej poślijcie po worki na ciała. A, i właśnie dlatego mi to rozwalali. Baza jest atakowana. Okej, okay, to wszystko byłoby jasne. Tempo, tempo, tempo! O kurwa. Jest atakowana. O tak, dzieciku. Baza jest atakowana. Załatwione. Jest coraz więcej. Gotowy do akcji. Dobra. Ja pierdzielę. Cele, przebili się. Zabiliśmy tysiące. Raczej nie zostało ich więcej. Tak, przeczytamy. Może być. Szkoda. Czemu nie dałbym rady? Teraz tak. Wydasz jakiś rozkaz? Pewnie. Śmiało! Znaczy te wieżyczki to... Czekałem. Z flamebarami też by nam się przydały, by tutaj, no w sumie do tej obrony, ale... Wystraszyłeś mnie! Nie pomyślałem o tym w ogóle. Ta, niech będzie upa roboty, co? F. Marines. D. F. Patrz, je rozwalili mi te. Robi się złe wieści. Bunkry. Ty tu jesteś zwarty i gotowy. Raj. Ale tymi reaperami też trzeba... Znaczy, ja strasznie dużo czasu marnuję, bo to widać, że ja... Nie chcę ich potracić za bardzo, tych reaperów, bo oni naprawdę bardzo ładnie clearują. Jak najbardziej. Tempo, tempo, tempo! Idę, idę! Przydałaby się nam pomoc! Ładnie idzie, clear. Dobra robota. Dobrze. Świetnie sobie poradziliście z zainfekowanymi. Chcesz ognia? Rozmal! Przydałaby się nam pomoc! Prawie koniec. Zostało jeszcze tylko kilka biosygnatur. Zaznaczę ci ich lokalizację na mapie. Zmrok za
GG. Udało ci się, Jim. Wiedziałam, że nas nie zawiedziesz. Teraz muszę przenieść ludzi w bezpieczne miejsce. To nie będzie takie proste, kochana. W całym sektorze aż roi się od zergów. Musi być gdzieś miejsce, którego nie splugawili jeszcze obcy. Jakiś nieodkryty, czekający na nas raj. No, to będzie ciężko właśnie. Ile ja po to znowu zniszczyłem? Kurwa, 6. Nie miałeś tryhardować. No, masakra, ale ja teraz chciałem to tryhardować naprawdę już. To mi się... Na Hyperiona? Witam Państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skinner 2, krążącego po orbicie planety Meinhof. Donnie, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja. Kate, o pomocy dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają, propaganda! Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakieterzy Reynora. Świetne sprawozdanie, Kate. Na żywo ze statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy z napięciem oczekują powrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. Uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie? Dusza człowiek z ciebie, Don. Dobrze. No toż chcę sami gadać, widzę. Dobra, mamy pytanie. Kolejne badania. Myślę, że to będzie predatory, to i tu będzie wielkie. To slowuje emiter psioniczny. A to możemy przejąć kontrolę nad utraliskami, zerlingami, karakanami. No, nad sam z tym zergiem. To jest zajebiste właśnie. Organizm zergu właśnie się rozwinął bardziej. Zbrojownia. Osłon. Pojazdy, no mamy chroniamy Blue Flame, jeżeli się nie mylę? Tak. Przebijające ataki mają. Albo podwójny namiotacz. To też jest spoko. Ale heliony nie są najemnikami, więc helionów nie będziemy robić. Baza. Większy armor. I oszczędzamy pieniądze. Nie sądziłem, że jeszcze zobaczę Meinhof. Karowaliśmy jak woły, żeby wyżyć na tym kamiennym pustkowiu. Gelmoriańczycy zrobili z nas niewolników. Dzień, w którym się zbuntowaliśmy, miarka się przebrała, rozumiesz? Jasne. Mężczyzna czasem musi się postawić i upomnieć o swoje. Cholera, po prostu byliśmy głupi. Co z tego, że racja była po naszej stronie? Nie mieliśmy żadnych szans w starciu ze skrzydłami Gaussa i maszynami kroczącymi. Wielu chłopaków zginęło na marne. Gdybyś się wtedy nie pojawił... Sami wywalczyliście swoją wolność. Zapłaciliście za nią własną krwią. Matt i ja byliśmy dumni, że mogliśmy wam pomóc. Jop. To było zajebiste właśnie. Dobra. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak. Bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata Protossów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Każdy z nich jest zupełnie zdrowy. Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek. Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko. Mimo to zajmę się tym. Zrób co w twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. Koronawirus?
Przepraszam, musiałem. Prowadzę badania nad szczepionką na wirus zergów. Oby moi ludzie nigdy jej nie potrzebowali. A to, że twoi ludzie tego nie dopotrzebowali, to pomoże wielu innym terranom. Kerrigan nauczyła się paru nowych sztuczek. Ta epidemia na Meinhof sprawiała wrażenie bardzo... złośliwej. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Zatracić własną osobowość, a następnie powoli przemienić się w cholerne monstrum. Jeśli któryś z ludzi dr Hanson jest zarażony... Wiem. Wkrótce to protosi zaczną ich szukać. Sporo przeszedłem z protosami, może uda mi się ich przekonać. Pierwsza misja wyboru już przed nami. Dobra. W kantynie mam do porozmawiania z Oskem. Co sądzisz o dr Hanson? Jest słodziutka. No po prostu cud miód. A właściwie to chcę, żebyś tak o niej myślał. Myślisz, że coś ukrywa? Nie zastanawiało cię nigdy, dlaczego zergi tak szybko zaatakowały jej planetę? Tam musiało znajdować się coś, co było im potrzebne. Czyżby ktoś tu chciał się dobrać do miodu? Małe, bzyczące pszczółki. A. Witam państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell... Go. Czyli od razu się odpaliła telewizja. No dobra. Chłopaków nie musimy rekrutować. Na mostku przeprowadzaliśmy ze wszystkimi? Chyba tak. Ze Sunem też pogadaliśmy. No. No my musimy zakończyć w tym miejscu, bo długi już odcinek. Chyba no jeszcze dłuższy przed nami, więc no my się żegnamy. Cześć.